Pismo Święte chociaż raz. Żyjemy w kraju przepełnionym religią. Ja nazywam się Asia Kowalska, mam 22 lata i kocham Jezusa. Prawie każdy z was miał w ręku Pismo Święte i właśnie z tego Pisma Świętego chcę wam coś przeczytać. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Przyjaciele, ja znam Boga, od którego pochodzą te słowa. Ja osobiście znam Jezusa Chrystusa. Kiedyś byłam religijna. Myślałam, że czytanie tej książki, w ogóle powiem wam, że jeżeli czytasz tą książkę, a nie masz w sobie Ducha Świętego, nic z tego nie zrozumiesz. Nic z tego nie zrozumiesz. Możesz czytać to wzdłuż i wszerz 5 razy. Nic z tego nie zrozumiesz, bo tylko Duch Boży objawia, co tu jest w ogóle napisane. Przyjaciele, ja kiedyś myślałam, że wystarczy chodzić do kościoła, chodzić do spowiedzi, że to jest okej. Aż pewnego dnia pewien człowiek powiedział mi prosto w twarz: ty nie znasz Jezusa. Pomyślałam sobie, że ten człowiek jest chory. Jak to ja nie znam Jezusa? Chodzę co niedzielę do kościoła, przyjmuję komunię, chodzę do spowiedzi. Do spowiedzi czasem nawet raz na 2 tygodnie latałam. W ogóle i chodziłam nawet nie mając grzechów śmiertelnych, których nie ma. W ogóle nie ma grzechu śmiertelnego. Jedynym grzechem śmiertelnym jest to, że nie oddałeś życia Jezusowi. To jest jedyny grzech śmiertelny. Nie ma czyśćca. Ja znam Boga, który umarł za mnie i za ciebie na krzyżu. I mocą tego krzyża staję dzisiaj przed tobą i głoszę ci Ewangelię. Przyjaciele, Ewangelia jest prosta. Jest głupstwem dla każdego, kto czyta ją według ciała. Ale jeżeli zechcesz poznać Jezusa, którego ja znam, jeżeli zechcesz poznać Go w swoim duchu, podejdź, porozmawiaj, albo lepiej w swoim własnym pokoju, Jezusie, o którym mówiła ta dziewczyna. Jeżeli jesteś, chcę Cię poznać. A gwarantuję wam, daję wam 100% gwarancji zadowolenia. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest głuchy. On was usłyszy. Jeżeli zrobisz to ze szczerego serca, On ci na pewno odpowie. On na pewno ci odpowie. Bóg jest łaskawy dla tych, którzy Go wzywają. Życzę ci, żebyś jeszcze dzisiaj wezwał imienia Jezus nad swoim życiem. Inaczej czeka cię śmierć. Życzę ci, żebyś żył. Śmierć nie jest fajna. Życzę wam, przyjaciele, żebyście dobrze decydowali.